Kończący wojnę polsko-bolszewicką, Traktat Ryski z 1921 roku pozostawił ponad milion Polaków poza granicami odrodzonej ojczyzny. Część z nich postanowiła czym prędzej opuścić Sowieckie Republiki, ale większość nie chciała zostawiać rodzinnych stron. Na początku lat 20. istniało jeszcze przekonanie, że władza sowiecka jest jedynie przejściowa i prędzej czy później Polska tu powróci. I rzeczywiście. Część Polaków mieszkających na sowieckiej Ukrainie doświadczyła powrotu Polski, ale zupełnie innej niż się spodziewali. Nasz kanał jest całkowicie niezależny, a materiały powstają dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcecie pomóc w powstawaniu podobnych filmów, zapraszamy na nasz profil w serwisie Patronite. Możecie również w prosty sposób postawić nam wirtualną kawę. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Szacuje się, że w połowie lat dwudziestych na obszarze socjalistycznej Ukraińskiej Republiki Sowieckiej mieszkało blisko pół miliona Polaków. Są to jednak bardzo ostrożne obliczenia, bowiem w miejscowych spisach za Polaków uznawano tylko tych, którzy w domu posługiwali się wyłącznie językiem polskim. Rodziny dwujęzyczne uznawano za ukraińskie lub rosyjskie. Najwięcej naszych rodaków mieszkało w okolicach Żytomierza, gdzie znajdowały się liczne dawne wsi szlacheckie. To właśnie na tym terenie w lipcu 1925 roku powołano Polski Rejon Narodowy imienia Juliana Marchlewskiego. Jego stolicą stało się miasteczko Dołbysz przemianowane na Marchlewsk. W 1930 roku obszar rejonu został powiększony osiągając liczbę 70 tysięcy mieszkańców z czego co najmniej 70% było Polakami. Potocznie nazywano ten rejon Marchlewszczyzną, a sam Marchlewsk nosił miano polskiej stolicy radzieckiej. Język polski był tutaj językiem urzędowym, istniało polskie szkolnictwo i prasa. W tamtym okresie władze sowieckie promowały ideę samostanowienia narodów. Na terenie ZSRR przejawiało się to w polityce korienizacji polegającej na wsparciu kultur i języków miejscowych narodowości, ale w duchu sowieckim. Celem powstania Marchlewszczyzny było stworzenie podstaw dla kolejnej próby przekształcenia Polski w Republikę Sowiecką. To stąd miały wyjść wzorce i kadry, które byłyby następnie przeniesione na zachód. Nieprzypadkowo patronem rejonu został Julian Marchlewski. To on w 1920 roku współtworzył Polski Komitet Rewolucyjny, mający sprawować władzę w podbitej przez bolszewików Polsce. Mimo zatem, że Polacy z Marchlewszczyzny uzyskali unikatową na wschód od granic II RP możliwość kształcenia się w języku polskim i swobodnego posługiwania się także w urzędach ojczystą mową, to jednocześnie zostali poddani niezwykle silnej sowietyzacji. Projekt małej sowieckiej Polski był oczkiem w głowie polskich bolszewików. Żywo interesował się nim m.in. szef sowieckich tajnych służb Felix Dzierżyński. Po jego śmierci na jego właśnie cześć powołano na Białorusi drugi polski rajon narodowy, zwany potocznie Dzierżyńszczyzną. Niebagatelne znaczenie dla planów polskiej sowietyzacji miał także Felix Kon, który, podobnie jak Dzierżyński Marchlewski, współtworzył w 1920 roku polski komitet rewolucyjny. Kolejną ważną postacią w projekcie marchlewszczyzny był Tomasz Dąbal, dawny legionista i poseł polskiego sejmu ustawodawczego. Będąc posłem, okrył się niesławą. Na kilka dni przed bitwą warszawską wydał z mównicy sejmowej oświadczenie. Nie uważam Armii Czerwonej za nieprzyjaciela. Przeciwnie, witam jak przyjaciela narodu polskiego. Wśród intelektualnego zaplecza Marchlewszczyzny znalazł się również futurystyczny poeta Bruno Jasieński. Był on m.in. odpowiedzialny za projekt stworzenia nowego języka polskiego. Jak głosił poeta, Oczyścimy język nasz z obcych jemu naleciałości. Będziemy musieli przystąpić z kolei do oczyszczania go z pięta tych klas, które dotychczas tworzyły literaturę polską. Nowa literatura proletariacka przemówić musi własnym językiem klasowym, językiem pracujących mas polskich, wykuwając własne słownictwo i własne formy językowe. Nowy język polski miał zostać uproszczony i pozbawiony wielu wyrażeń, które uważano za zbyt szlacheckie lub burżuazyjne. Zamierzano także usunąć CH i zastąpić go wyłącznie samym H. Zniknąć miało też U z kreską, RZ oraz ON i EN. Szy i 3 miał być zapisywane w nowy sposób. Celem projektu było poprawienie wyników nauczania, oddzielenie miejscowych Polaków od literatury narodowej i tworzenie na tej podstawie sowieckiej inteligencji polskiej. Marchlewszczyzna została również poddana industrializacji. Zbudowano tu fabrykę porcelany i zmodernizowano okoliczne huty szkła. Jednak fatalne skomunikowanie utrudniało zbycie miejscowych towarów. Niemniej Marchlewsk jako polska stolica radziecka wyraźnie się rozwinął. Powstała tu elektrownia, urząd pocztowo-telekomunikacyjny, nowoczesny szpital, a także polska szkoła, biblioteki i świetlice. Kolejnym wielkim projektem miejscowych bolszewików była ateizacja społeczeństwa. W 1931 roku do polskich szkół na Marchlewszczyźnie trafiło pismo Bezbożnik wojujący gazeta była wydawana przez Związek Wojujących Bezbożników. Organizacja liczyła ponad 10 milionów członków, a w 1929 roku powstała jej Sekcja Polska. Jedną z ważniejszych akcji wojujących bezbożników była kampania antyświąteczna przeprowadzona pod hasłami Precz z Bożym Narodzeniem! Niech żyje ciągły tydzień roboczy! Religia jest jedną z najgłówniejszych przyczyn niskiej wydajności naszej gospodarki rolnej. Jaskinie oszustwa i obłudy, kościoły, cerkwie i synagogi. Uczyńmy ogniskami kultury socjalistycznej. Uczyńmy z każdej szkoły twierdzę walki o antyreligijne wychowanie dzieci i młodzieży zamiast Bożego Narodzenia, dzień industrializacji i kolektywizacji. Skuteczność tych kampanii okazywała się jednak niewielka, a w raportach do Moskwy donoszono, że mieszkańcy nie chcą się wyzbyć katolicyzmu. Ponadto nie chcieli dołączyć do partii komunistycznej, a akcje propagandowe, takie jak zbiórka na czołg dla sowieckiej armii, kończyły się kompromitacją. Sen z powiek polskim bolszewikom spędzała także kolektywizacja. Polski rejon narodowy odznaczał się jedną z najmniejszych liczb kołchozów na całej sowieckiej Ukrainie. Oparcie dla kolektywizacji, jak przyznawali sami komuniści, wyrażali jedynie bezrolni, bezrobotni i pijący, próbujący żyć na cudzy rachunek. Nie pomagały aresztowania miejscowych gospodarzy, a z kolei, by udobruchać sowiecką centralę, uciekano się do wymyślania opowieści o zbrojnych bandach, które utrudniają postępowe reformy. Najgorsze czasy dla marchlewczyzny nastały wraz z rokiem 1932. Władze sowieckie na czele z Józefem Stalinem wywołały wówczas na Ukrainie sztuczną klęskę głodu. Poprzez masowe rekwizycje ukraińskie wsie zostały pozbawione żywności, a za kradzież chociażby pięciu kłosów zboża z kochozowego pola groziła kara śmierci. W ten sposób w ciągu Dwóch lat trwania wielkiego głodu na Ukrainie zginąć mogło nawet 12 milionów ludzi, w tym wielu Polaków z marchlewszczyzny. Co gorsza, tu głód trwał nawet dłużej niż w innych regionach. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero w 1935 roku, a do tego czasu mieszkańcy tego terenu żywili się trawą korą z drzew, a zdarzały się także przypadki ludowe. Ledwie jednak zakończył się Wielki Głód, a już w marcu 1935 roku Sowieci przystąpili do likwidacji polskiego rejonu narodowego. Marchewszyznę uznano za nieudany eksperyment. Mieszkańców nie zdołano ani sowietyzować, ani nawet skolektywizować. Przy okazji wykorzystano ten fakt do rozgrywki z polskimi komunistami. Latem za wspieranie kułackiej polityki usunięto z partii całe kierownictwo polskiego rejonu, a jeszcze wiosną rozpoczęto wysiedlanie Polaków. W rezultacie co czwarty mieszkańc Marchlewszczyzny został rozstrzelany, zesłany do Łagru lub deportowany do Kazachstanu. Ci, którzy pozostali już dwa lata później musieli się zmierzyć z kolejnym atakiem sowieckiej władzy, tzw. operacją polską, czyli masową eksterminacją polskiej ludności w ZSRR. Samą Marchlewszczyznę zlikwidowano w październiku 1935 roku. Cztery lata później Marchlewsk zmienił nazwę na Szczorsk. Jednak mimo wielu lat represji i sowietyzacji zdecydowana większość mieszkańców tych okolic nadal przyznaje się do Polskości.